Witam wszystkich. Wiecie co? Śmiać mi się chce. Naprawdę, bo z energii, która mnie pilnuje, znaczy nie to, że ja z niej, tylko z tej sytuacji, która wyszła, energia tak mnie pilnuje, powiem wam tak, trzeci raz nagrywam ten filmik, i wszystko mi mówi, żebym tego nie robił, żebym nie nagrywał, żebym nie mówił tego, co powiedziałem, że naprawdę powiem wam, że chciałbym wam dużo powiedzieć odnośnie tego, co się teraz dzieje, ale mówię wam, dwa razy, siedzę tu już pół godziny, raz mi się tam z 10 kilkanaście minut nie nagrało. Teraz z 15 minut miałem drugi filmik, mi się nie nagrał. No masakra. Pozytywna masakra. Znaczy, słowo jest nieadekwatne do tego, ale wiecie co? Spróbuję to powiedzieć ogólnie, delikatniej. Nie to, że tam jakoś agresywnie powiedziałem, używałem wulgarnych słów i tak dalej. Nie, tylko tam wychodzi na to, że po prostu to, co powiedziałem, zagraża jakby mnie samemu i mojej rodzinie. Powiem wam tak, teraz postaram się króciutko już teraz, bo już nawet gardło mi zaczyna siadać, bo ja to ogólnie mało mówię, także teraz to, co się dzieje, to zostaje jakby zakończony pewien etap tego świrusa, że to niby już przechodzi i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że my zostaliśmy zainfekowani. My nie chorujemy, my nie. Wiadomo, no, w momencie infekcji niektóre organizmy słabsze, no, dzieje się z nimi to, co widać w telewizjach, że chorują, że szpitale i tak dalej, część umiera oczywiście i tak dalej. Ja nie podważam tego. Tylko chodzi mi o to, że my jako całe społeczeństwo na świecie zostaliśmy zainfekowani. My nie zostaliśmy zarażeni i to nam przeszło i tak dalej. My jesteśmy w tej chwili wszyscy zainfekowani. No może tam jakieś jednostki w lesie żyjące bardzo daleko i którym się tam akurat udało, nie mieli styczności, no to wiadomo, że jakieś tam pojedyncze jednostki naprawdę mogą mieć, nie być zainfekowani. Ale to nie jest tak, że ja sobie to mówię pochopnie, ja to wiem. Zostaliśmy zainfekowani. To jest zakończony pewien etap przez tych działających odgórnie. Podejrzewam, że w najbliższym czasie, znaczy to już dawno jest wymyślone, tylko że wyjdzie następny etap jakiś, który jest powiązany z tą infekcją, którą nam tu zrobili. Zobaczcie też, co się dzieje. A, widzicie. Tam w tamtym filmiku ostatnim powiedziałem, tym, co mi się nie udał tutaj przed chwilą. Taki przykład, jak próbowali od dłuższego czasu, od kilkudziesięciu lat, próbują już jakby znaleźć na nas jakąś broń biologiczną. To też są słowa, algorytmy, które w tej chwili wyłapuje, ale inaczej tego nie nazwę. No. Wyłapuje komputerek odgórny. I powiem tak, był taki, czy powiem taki ciekawy przykład, jak pod koniec lat 70. czy 80., nie pamiętam już, bo to kiedyś czytałem. To jest wszystko jakby oficjalnie, to nie jest schowane. To można, jak ktoś konkretnie poszuka, to można się doczytać, znaleźć. Jak Ruscy i Amerykanie i kilka innych państw robili badania nad boleriozą, nad bronią biologiczną z boleriozy. To wyobraźcie sobie, co my teraz tutaj mamy chodzące po trawnikach i krzakach i tak dalej. Jak to już było 40-50 lat temu,
poddane badaniom i w tym kierunku było wszystko robione, żeby coś takiego opracować, wymyślić. Poszły w to olbrzymie pieniądze i nam się wmawia, że tu nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu. Tam 10 czy 20% choruje na bolerię, a połowa nawet nie wie, że choruje na bolerię, bo nie ma żadnych objawów na razie. No ale nieważne, nie o to mi chodziło. Głównie chodziło mi o to, żeby podważyć jakby taką rzeczywistość, spokój taki, który niby jest pozorny. Zobaczcie, co się dzieje z dostawami z Chin do nas. Tak naprawdę na nas, nie wiem, czy to tak można bezpośrednio nazwać, ale ja uważam, że są wprowadzone rodzaj sankcji na świat Europy, na świat Zachodu. Świat Zachodu i Europę, o taką miało być. Że Chiny tak naprawdę wstrzymują za wszelką cenę dostawy wszelkich produktów, poczynając od jakichś tam półproduktów czy surowców do produkcji leków, kończywszy na tych jakichś tam samochodowych częściach i tak dalej. Także wszystkiego zaczyna brakować, wszystko drożeje, dlatego że właśnie zaczyna brakować. Na razie jeszcze jedziemy, od tych 2 lat to jedziemy, sobie nie zdajemy sprawy na jakby takich, nie wiem, magazynowych zaległościach, których nikt wcześniej nie chciał brać, a teraz po prostu się, teraz wszystko idzie jak świeże bułeczki. Jaki to by nie był towar, produkt i tak dalej. Bo już praktycznie połowy rzeczy już nie ma, niedostępne są. Zobaczcie, pójdźcie do sklepu, zobaczcie, co się dzieje w jakimś tam, nie wiem, markecie budowlanym i tak dalej. Jak wszystko drożeje. Bo wszystko jest produkowane, jeśli nie bezpośrednio w Chinach, to podzespoły do tego są produkowane w Chinach. Ja uważam, że Chiny po prostu się wypięły, jakby rozpoczęły otwarty konflikt z Zachodem, o tak opowiem. Co nie jest na przykład jednoznaczne, że to ich wina, o tak o. Bo tu też muszę ważyć słowa, to co mówię, żeby nic mi nie zarzucono. Powiem tak, ten filmik już chciałem dłuższy czas nakręcić, ale tam jakby energia nie pozwalała mi na to. Jadzia też mi nie pozwalała na to. I tu jest właśnie teraz, chciałbym przejść do takiego najważniejszego i najbardziej drażliwego tematu. To jak nam wpajają patriotyzm, że... Znaczy, powiem inaczej. Powiem tak, że ja jako człowiek, jako istota nigdy nie pójdę za czyimś poleceniem, bo tam na górze nie mogli się na przykład dogadać i wyślą ileś tam set tysięcy ludzi, żeby robić krzywdę tam po drugiej stronie. Tak mówię specjalnie, żeby wiecie co, żeby mnie nie wyłapano. Te algorytmy całe, żeby pójść i tam ubiorą nas w mundurki odpowiednie, dadzą żelastwo w rękę i mamy robić krzywdę tym za granicą pseudoobcym, którym nam wmawiają, że to są wrogowie i tak dalej. Oni tak samo mają dzieci, oni tak samo mają rodziny i im to samo wmawiają. Zobaczcie, jeśli ktoś nam coś mówi, a my wszyscy powiemy dość, zabraniam i nie mówcie, że to jest nierealne. Nie ma słowa nierealne. To jest wszystko do zrobienia. Wystarczy tylko naprawdę w to uwierzyć. Jeśli powiemy wszyscy, że się z tym nie zgadzamy, to tak będzie. Niech oni sami sobie, niech staje jeden z drugim, premier jeden z drugim,
jednego państwa drugiego i niech się naparzają tam przez. I niech się naparzają. I niech się dogadują w ten sposób. Skoro nie umią, nie umieją się dogadać na szczeblach politycznych, to niech to ręcznie sobie udowadniają. Ja bym był za tym. A tak to będzie co? Tak to oni się pokryją w schronach, a my, głupota, pójdziemy za ich rozkazem i ze strachu, bo jak nie pójdziesz, to w czapę dostaniesz kulkę. To ale co z tego? Wiecie co? Ja mam to gdzieś. Ja nawet wolę w czapę dostać, jak tego, jak niż tam iść drugiemu robić krzywdę. No mówię, ten filmik to taki ciężki w sensie słów. Podejrzewam, że algorytmy to wyłapią od razu. Ale to chciałem przekazać, że jeśli wszyscy, co to mają rozkazy do rzeczy, jeśli wszyscy powiemy nie, to wszyscy będziemy mieli to gdzieś. Niech sobie oni sami robią z tym, co chcą, jak powiemy nie. I nie myślcie o tym, że się trafią zawsze idioci jacyś, którzy chcą sobie, no nie chcą używać słów, się wyżyć. Nie myślcie tak w ten sposób. Ale powiem wam tak dla takiej otuchy, to, że jakby miała trzecia W wybuchnąć, to jest ostateczność. Oni mają kilka planów, bo oni się sami obawiają tego, że to może się po prostu rozkręcić za mocno. Powiem wam tak, nie ma żadnych państw, nie ma żadnych porozumień takich gdzieś tam między NATO, między ruskie, że tam gdzieś jakieś pakty podpisują i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, to tylko jest zamydlanie oczu. Nam wszystkim pokazują bzdury tylko po to, żebyśmy w razie czego po prostu byli gotowi na wzięcie żelastwa w łapę i masz iść. To tylko jest po to. Dają ci poczucie patriotyzmu, solidarności z krajem i tak dalej, gdzie zobaczcie, jak się nawet państwa nazywają. Deutschland, Land, England, Land, same landy. A Republik Czechosłowacja i tak dalej, Republik Słowacja. Powiem wam, popatrzcie na mapę, popatrzcie jak nieraz, jak to jest opisane, jaki to jest banał, a my dalej tego nie widzimy. Jesteśmy landami, jesteśmy czyimiś jakimiś takimi województwami w ogóle. Popatrzcie, dobrze pomyślcie, na czym to wszystko polega. Zobaczcie, jak niektóre państwa się rozwijają, a niektóre jak mają, tak jak my, jakie złoża mamy pod ziemią i mamy zakaz wydobycia w ogóle, wprowadzają nam jakieś obce firmy do Polski, które znajdują złoże i się okazuje, że ta firma, która znalazła pierwsza złoże, ma prawo pierwowydobycia, czy jak to tam się mówi, że nikt inny tego nie może wydobywać, dopóki ta sama nie zacznie albo nie odsprzeda tej możliwości innej firmie. W ogóle zobaczcie, na czym to polega. A w Suwałkach, gdzie stacjonują Amerykańcy? Już mówię, już chrypkę mam. Przepraszam. Gdzie stacjonują Amerykańcy? Nad złożami, konkretnymi złożami, poczytajcie sobie. Też nie będę wam mówił, bo to nie ma znaczenia. Siedzą normalnie na złożach. Powiem wam, nie patrzcie na nic. Jak macie możliwość, kupcie sobie działeczkę. Jakąkolwiek. Nie musi być nad jeziorem. Nie musi być przy lesie. Ważne, żeby było paręnaście, parędziesiąt arów.
Ona może sobie leżeć w tej chwili ogorem i ugorem, ogorem, nie wiem nawet jak to, nieważne. W razie czego będziecie mieli dostęp do tego, nikt was z niej nie wygoni. W razie czego przyjedziecie nawet jakimkolwiek kampingiem, w razie czego to od środka możecie to w każdej chwili ocieplić jakimś styropianem, czy wełną, czy czymkolwiek, postawić piecyk, czy kominek, puścić rurę przez dach, po gałęzie do lasu i zawsze można siedzieć tam. Nie dajcie się wkręcić w te dalsze takie wkręcanie nas w karierę, w szaleństwo tych pieniędzy, tego zarobku. Naprawdę, ja mówię wam ze swojego doświadczenia, że czym więcej pieniędzy było, to albo życie staje się już takie albo nudne, albo takie w ogóle, bo już stać cię na coraz więcej, stać cię praktycznie na wszystko. No już nie mówię tam o helikopterach, samolotach i jachtach. Ale po prostu później już przychodzi nuda. Takie życie jest wyzwanie. Takie właśnie, niekoniecznie jak moje, ale takie, że decydujecie się na jak to powiedzieć? Na odłączenie od tego Matrixa. No tak to powiem, tak banalnie, no bo nie mam innych słów. Oni najbardziej się tego obawiają. Najbardziej się tego obawiają. Że większość ludzi po prostu przestanie im skakać na sznureczkach, jak oni sobie tam tymi sznureczkami pociągają.